Michał Tuszyński, witamy serdecznie. Od razu mówię, że wielki szacunek dla Mateusza Kubiszyna. Przyznaję szczerze, nagrywaliśmy, to znaczy przeprowadziliśmy tę rozmowę, ale jej nie nagrywaliśmy. Mój błąd. Mateusz zgodził się porozmawiać jeszcze raz. Bardzo to doceniam. Teraz już taka sytuacja. Teraz wisieliśmy flaszkę. To prawda, to prawda. To nie może być przypadek. To się zdarza najlepszym dziennikarzom, do których ja się nie zaliczam, ale tak wyszło, jak wyszło. Mateusz, walka z Damianem Janikowskim, rozmawiałem z nim przed momentem. Pytałem go o to, o co chciałem też ciebie zapytać. Walka freakowa, ale dwóch sportowców. Czy podejście też jest sportowe w kontekście analizy rywala? On powiedział, że na przykład oglądał twoją walkę z Denisem i gdzieś tam mógł wyciągnąć dla siebie coś, jak te akcje inicjujesz. A ty też oglądałeś jego walki, ta stójka nie ma tajemnic, jak to wygląda? Przeanalizowane, jak to zwykle bywa wśród nas sportowców, tak? Sprawdzamy, co dany zawodnik potrafi, gdzie są jego słabe, gdzie mocne strony, aczkolwiek ja mam dużo więcej do analizy, a Damiano ma tylko jedną moją mizerną walkę z Denisem. No właśnie, to było pytanie, czy z tej walki można wyciągnąć jakieś większe wnioski. Nie przeżyłeś tego we frikach, ale jak patrzysz na twoje podejście, uważasz, że w ogóle przegrana we frikach może boleć tak jak w jakiejś innej sportowej walce poza tą organizacją? Czy tutaj jednak ten wynik nie ma aż takiego znaczenia? Jak ty do tego podchodzisz? Czy to bardziej zabawa, nie wiem. Dla mnie w ogóle walki to jest bardzo duża zabawa. Wiadomo, chcę wygrywać zawsze, ale gdy przegrywam, a daję dobrą walkę, to też się z tego potrafię cieszyć. I to jest, wiesz, najważniejsze. Myślę, że to jest największa cecha sportowców, że potrafią przegrywać. Wiemy, co jest mocną stroną Damiana. Oczywiście zapasy, parter, to jest oczywista oczywistość. Spotkaliśmy się w ANKOSie MMA, w klubie, w którym wykuwają się najlepsi zapaśnicy w MMA w Polsce, pod okiem Andrzeja Kościelskiego. Byłeś tam, spędziłeś trochę czasu. Pytanie, czy wystarczająco? Jak ty do tego podchodzisz? Wystarczająco, jestem przygotowany. Tak. A trenerze Andrzeju, dziękuję. Bo jak patrzyłem na te kursy bukmacherskie, to nie wiem, czy oni do końca wierzyli w to, o czym teraz mówisz. To ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie ta rola dużego underdoga, chyba mogę tak powiedzieć. Tak, tak, jestem stawiany w roli underdoga, ale tak samo dla przykładu była walka moja z Tysonem, powiedzmy ten nasz pierwszy taki finał w Gromdzie i znaczy ja nie wiedziałem, dlaczego tak to wygląda, ale też byłem w roli underdoga, a wiadomo, jak się walka zakończyła, więc tutaj myślę, że będzie podobnie. Dobrze, no to jeszcze chciałem też zapytać jako człowiek z Torunia, a propos tego pociągu, ja nie widziałem w środę konferencji, potem sobie szoty oglądałem i chciałem też podsumować, czy rzeczywiście ten pociąg ma szansę jeszcze gdzieś tam zakręcić, pojawić się na stacji Toruń Główny, czy tutaj takiej opcji we frikach, w HIGH LEAGUE nie ma? 500 000 musi leżeć na stole. Tyle. Okej, a propos też tego miejsca, z którego się znacie, czyli z Gromdy, nie miałem okazji zapytać ciebie o to po walce, więc teraz zapytam. Balboa kontra Goat. Jak ty oceniasz to, co wydarzyło się w mieście grzechu w ubiegły krwawy piątek? Coś pięknego. Naprawdę ja nie spodziewałem się, że ta walka dojdzie do 5. rundy. Stawiałem na 3., no, może tak na 4. rundę, ale nie spodziewałem się, że dojdzie do 5. rundy. I tak w sumie panowie pokazali wszystko, co w Gromdzie jest potrzebne i też wszystko, co potrafią, więc myślę, że to jest bardzo fajny materiał do analizy, o której już wspominaliśmy i będę gotowy na walkę z Balboą. Tak się zastanawiałem, tak pytałem też gości w studio, czy to jest dobry rezultat dla ciebie, kto byłby wygodniejszym, łatwiejszym rywalem, jeżeli to w ogóle tak można rozpatrywać. My dziennikarze lubimy to robić, Goat czy Balboa, ty w ogóle jakoś, co ty o tym myślisz? Ja jestem na tyle przekrojowym zawodnikiem, że ja wygrywałem tam ze wszystkimi, z mniejszymi od siebie, z równymi sobie, z większymi, z dużo większymi, także psia rybka, po prostu wchodzę i rozjeżdżam. Ostatnie pytanie, ile walk freakowych trzeba stoczyć, żeby kupić mieszkanie w Rzeszowie? W moim przypadku dużo. Bardzo dziękuję i powodzenia jutro. Dzięki, pozdrawiam, siemano.